Hejka! Meldujemy się na Expo w Warszawie na Women in Tech Summit 2024. Teraz pokażemy Wam, jak to tutaj wszystko wygląda, gdzie się rejestrowaliśmy, kogo widzieliśmy i jak my wyglądamy. Aktualnie znajdujemy się w miejscu, w którym rejestrowaliśmy się na samym początku, jeszcze dzień przed momencie, w którym przyjechaliśmy się rozłożyć. Po mojej prawej znajduje się Main Hall, w którym znajdują się wszystkie główne firmy. Od Google, przez Volvo, przez Hitachi, wszystko co byście chcieli, z którymi rozmawialiśmy, nawiązywaliśmy kontakty i będziemy się wspierać z nimi w najbliższym czasie. Jak widzicie, tutaj znajduje się cały plan naszego wydarzenia i z każdej z tych holi Wam pokażemy. Na samym końcu podejdziemy do nas i tam też zawitamy całą naszą ekipę, która zawitała do Warszawy. Aktualnie znajdujemy się przy scenie głównej. Tutaj przez cały czas trwania Women in Tech odbywały się różnego rodzaju panele dyskusyjne, wykłady i przedstawienia. Tutaj też odbywało się samo rozpoczęcie tego wydarzenia. Przenosimy się do hali technicznej, gdzie znajdują się m.in. dwa silniki odrzutowe. Dużo fundacji tak naprawdę z każdej tematyki, jakiej byście chcieli. Od piesków, przez pomoc, przez naukę. Wszystko, co byście chcieli. Chodźcie, zobaczymy. Nasz ulubiony przyjaciel, Rocket Labowy, czyli Sławosz. Mieliśmy już dzisiaj fotkę. Była nawet nie jedna. I co? Vlogasek? I specjalnie dla Was mam tutaj gościa specjalnego. Obiecany. Ma nawet swój identyfikator, moi drodzy. To nie jest ma, to tam. Special guest. Pinky. Tak właśnie, moi drodzy. Za mną strefa chillu i jedzonka. A przed nami silniki. Żeby nie było, działają. No co ty studiujesz? Inżynieria biomedyczna, drodzy Państwo. I jakich samolotach ma ten silnik? Embraerach. LOT Polish Airlines głównie. Warszawka. Tak. A tamten? Tamten? Lata w Boeingach 737, ale nie 800, tylko w 700 starych i w Maxach. Naprawdę? Za mną znajduje się strefa mentoringowa, w której można porozmawiać z osobami, które mają dużo większe doświadczenie w swojej dziedzinie nauki, umówić się, a może zdobyć też kontakty na przyszłość. No i przechodzimy do ostatniej z hal, czyli Science Hall. Za mną znajduje się coś, co już powinniście znać. Zerknijmy. Oczywistym jest, że nas widać zewsząd. Ale zanim przejdziemy do naszego stanowiska, pokażemy Wam, co się tutaj znajduje. Tak naprawdę największą atrakcją naszego Science Hall, poza nami i Hexą, jest znajdujący się tutaj komputer kwantowy. Rzecz, którą bardzo rzadko się widzi i którą warto zapamiętać, zrobić zdjęcie, nagrać to, co właśnie robimy. Tuż obok stanowisko Politechniki Poznańskiej, znanego nam tutaj uniwersytetu. A dalej, inne uniwersytety, ścianka do zdjęć, obfocona oczywiście. I tak oto jest i ona. I są one.
I tak właśnie przez najbliższe dwa dni pokazywaliśmy się Państwu na Expo w Warszawie. Mówiliśmy o naszych rakietach, o turbopompie, o wszystkich naszych projektach. Ludziom, którzy wiedzą trochę o tym, ale też nie wiedzą. Szerzyliśmy całą tą wiedzę i tak oto te piękne panie, ten piękny pan za aparatem, byliśmy tutaj dla Was. Tych, których spotkaliśmy, pozdrawiamy serdecznie, a tych, których nie było, żałujcie.